Adwokat. Czy sztuczna inteligencja w roli prawnika to realna przyszłość? Jest już pierwsza sprawa, w której sztuczna inteligencja broni człowieka w sądzie w Stanach Zjednoczonych. Dotyczy mandatu za przekroczenie prędkości. Pierwszy na świecie prawnik, robot, debiutuje na sali rozpraw. Pomysł powstał ze względu na statystyki dotyczące tego, jak wielu ludzi rezygnuje z walki w sądzie z powodu zbyt wygórowanych opłat dla prawników w przypadku przegranej. Jak na razie przeciwko robotowi wpłynął pozew. Ponieważ zgodnie z twierdzeniem środowiska prawnego w Stanach Zjednoczonych, robot nie jest ani prawnikiem, ani firmą prawną. Nie ma wykształcenia prawnego, ani nie jest nadzorowany przez żadnego prawnika. Porównując to do kwestii podatkowych, można by było podważyć decyzje urzędów skarbowych, ponieważ decyzje nie są wydawane przez osoby, które nie są biznesmenami. Sztuczna inteligencja została oskarżona o nielegalne praktykowanie prawa, to znaczy wykonywania zawodu bez stosownej licencji. W praktyce oznaczałoby to, że żadna osoba nie może się w sądzie bronić sama, jeśli nie posiada wykształcenia prawnego. Na myśl przychodzi tu księga 13 Tytusa Romka i Atomka, Wyprawa na wyspy nonsensu, gdzie bohaterowie udają się na wyspę, gdzie mieszkają sami prawnicy. Rozwiązanie to jest oparte na algorytmie szkolonym od 2015 roku, wobec czego widać, że uczenie maszynowe wymaga czasu, jednak jego wdrożenie może zrewolucjonizować całkowicie usługi adwokatów.